A jest bardzo dobrze ustawione, że z karta przysługi macie zachęcić do zakręcania i mówisz sobie, na pewno trafię! Trzeba, Jezus, ale to jest najgorsze. Jakby nie było tego golenia na łyso, to ja bym zakręcił, bo teraz sobie wyobrażam. Ale może zakręcić, tylko wtedy jak wypadnie ci to, to dajesz mi 2000 zł. A, w ten sposób. Moi drodzy, także zasady są proste. Kto zakręci kołem fortuny, dostaje 2000 zł. Jeśli oczywiście wykona challenge. Natomiast jeśli tego nie zrobi, to mi płaci 2000. I teraz tak, co mamy na kole? Mamy kartę przysługi jako jedna z niewielu dobrych rzeczy. Garść robaków. To są oczywiście robaki nieżywe. Przefarbować włosy na rudo. Tutaj jest jeszcze dopiska moja. Trzeba mieć je przez miesiąc. Golenie na łyso. No to trzeba mieć przez miesiąc. Tak, później można perukę. Golenie całych nóg. Oszczał z paintballa na gołe ciało lub też na przykład w koszulce. No to chyba nie ma znaczenia. Zrzuć swój telefon z dachu. Gaz pieprzowy na twarz. Przypałowa dziara, tak zwany karniaczek. Fryzura na UFO. To jest zabawne, pokażę wam to, Wera znalazła. Wygląda w ten sposób. Ja już powiedziałam, że to jest odrodzenie kariery miksera. Musi mieć tą fryzurę, serio. Kolejnym zadaniem jest rozdanie tych pieniędzy, które się wygra osobom, które są w domu. Bardzo fajnie. Jako następne jest wybranie jednego z negatywnych zadań samemu i trzeba je zrobić. Jako następne jest 1000 zł, to jest jedna z dobrych rzeczy. Najostrzejszy burger w Polsce. Noc w opuszczonym sierocińcu. Trzy balary. Zrobimy tak. Zainwestujesz we mnie 5 stóp. Zainwestować ci 5 stóp. 5 stóp, tak. Jeżeli ja mogę na tym zarobić. Możesz na tym zarobić 300 zł, jeżeli trafimy challenge, który zrobię. Nie ma szans. Wy się tak składacie na ewentualną przegraną? Tak, tak. Tylko że wiesz, ja tam jest kilka rzeczy, których no po prostu nie mogę których zrobić. Nie ze względu... zrobić. Obliczyłem sobie procentowo. U mnie to jest matematyczna wygrana, bo wygrywam 68, tam chyba 75%. Także tyle rzeczy jest takie, że zrobię. Ta reszta jest taka, niektóre są takie, że będę musiał się dużo zastanowić, a niektóre, że no po prostu nie, no bo są przypałowe strasznie te zadania. Więc możemy zrobić tak. Nie 500 zł, nie daję ci 500 zł, tylko daję ci 300. No bo jednak jest to 68%. To jest takie no, coś, że raczej ci się przyda. Myślę, że 1/4 wygranej byłaby spoko. To ale, się nie... W przypadku przegranej ile po pół się składa? Nie, 500 mi daje. Czyli, że daje mi 500, ale jak wygram i zrobię to, to dostaję 300. No właśnie, to jest takie delifery załóżmy. Ale nie, bo procentowo wiesz, to procentowo to nie jest no, to 50 na 50, tylko jest 68%, no, nie? Jestem serio ciekawy, czerwony przycisk jest na moim palcu i to będzie jeden z najgrubszych filmów na kanale. Na pewno to jest najgrubsze koło fortuny. Najgrubsze koło fortuny. Kuba, 500 i z tej umowy. Co się? Ja przez nos muszę się jeszcze zastanowić, czy chcę zakręcić, ale nie, kręcimy, na 80% chcę. Czemu nie dziś? Wszystko, dobra, poczekajcie, póki nie mam pierwszego chętnego. Moi drodzy, był pewien czas, w którym wygrałem kartę przysługi na poczciwym Krzychu. Także poczciwy Krzysiu. Chciałbyś zakręcić kołem fortuny i oddać mi swoją wygraną? O nie! Ale szczerze, czujecie tą aurę? Czujecie tą aurę? Ja się tak ekscytuję, nigdy mi się ręce nie podoba. Dobra, Krzysiu, możesz zachować sobie wygraną. Oczywiście, jak zrobisz challenge. No, i tak powinno być. Także zakręć kołem fortuny. To jest moja karta przysługi, zużywam ją w tym momencie. Kiedyś na odcinku wygrałem taką indywidualną kartę przysługi, ja do Krzycha. Wygraliśmy w Państwa Miasta. W Państwa Miasta i wtedy wygrałem kartę przysługi. No właśnie. Z karta na stałe. Masz kartę przysługi na Krzycha po prostu. Mam kartę przysługi na Krzycha. Masz możesz w dowolnym momencie. Bardzo pocieszony mi zapomnimy. Nie ma pięknie Krzychu. Także używam ją, musisz zakręcić Krzychu. Idę po na Krzychę. O nie! Pamiętaj. Jak zrobisz zadanie, dostajesz 2000 i załóżmy oddajesz mi połowę z tego, czyli tysiaczka, o tak niech będzie, taka moja jest karta przysługi, a jak przegrasz, to dajesz mi 2 koła. Znaczy w sensie jak wylosujesz coś, czego nie chcesz zrobić, no to wtedy dajesz mi 2000. Jezu, nie będę dzisiaj albo... Mocno zakręć, nie? Nie będę dzisiaj spał, nie będę dzisiaj spał. Masz spał! Jezus Mario! Dawaj, będzie dobrze! Ale! Jakie demony latały tu nad tym! Nie patrz. Garść robaków! Ale fart! Ej stary, dotknij se! Ej, piję szybciutko! Pytanie, czy wykonujesz challenge, czy nie? Wykonuję. To jest jeden z bardziej chillowych. Bo... To jest chillowe! To jest chyba jedno z bardziej... Jezu, jak mi bije serce! Bo nie wiem, jak mnie zjadł, ale... Myślałem, że się to tutaj zatrzyma, nie? Na ogólnie na łyso. Ja pierdziel. Żygać mi się chce, serio. W sensie nie jest dlatego, że zjesz robaki, tylko jest taki stres. Stres jest trumany, no. Ja na przykład podchodzę i
Nie robię nic, bo jestem tak obsrany, że doszedłem. Właśnie najgorsze jest to, że ludzie sobie pomyślą, no 2000-2000. Chodzi o to, żeby zagrać w to dla samej zajawki. Ja na przykład czuję to, ja czuję zajawkę, ja po prostu chcę wziąć udział w tym odcinku. Ale przyznam szczerze, że niektóre challenge są naprawdę trudne. W sensie po prostu, no nie wiem, być na... No, na łyso bym się jeszcze nie chciał opieprzyć. Nie obciąłbyś się na łyso? No, nie chciałbym po prostu teraz. Ale to właśnie wygląda na patec. Ale teraz bym nie chciał, bo ja bym sobie to zrobił w jakimś innym momencie. Ale też jakoś w najbliższym czasie, nie mogę powiedzieć. Ale tak. Dobrze. Uwaga, wszystkie prezenty. Mike, zamknij oczy. O nie. O no. Oczywiście garść naraz. No, cała... Całą garść to później powinien zjeść. O, to nie będzie zbyt smaczne, wydaje mi się. Dobra, Krzysiu, więcej nie ma. Idealnie na garść jest. Współczuję ci. Ej, mi się chce zobaczyć, powie. Ale garść, to nie ten, wiesz, to jest trochę więcej, nie? Weźmie garść. Bierzesz garść? Jaką mam minę, no. Ej, ale jestem bardzo... Ja mi się chce wymiotować nie dlatego, że robak, tylko po prostu jestem zestresowany tym kołem, nie? No tak, myślę, że taka garść nie jest gitpat. Zrób tak na chwilę. Nie chcę na to patrzeć, naprawdę nie chcę na to patrzeć. Jezu. To jest za dużo, za dużo jest. Za dużo. Co to ja nie zmieszczę tego do buzi? No to jest i zmieścić, chłopie. Gdybyś miał tam, chłopie, frytki, to byś zmieścił trzy razy tyle. Już nie oszukuj. Uważaj, żeby nie spadł tutaj. W ogóle się mieć nie szkoda, wiesz? Pomyśl, że mogłeś tą kartę stracić o wiele gorszym miejscu. Krzychu. Ale Krzysiu, pamiętaj, możesz nie robić. Podziękuj Karolowi za 2K, no przecież za tysiąc, robaki to tysiąc. Jest... Aha, połowę zbieram, jako że go zmusiłem. No widzisz, dał ci tą odwagę, sam byś nie zakręcił, nie wydałbyś tego tysiąca. No właśnie, darmowy tysiąc? A jutro? Zakręć jeszcze raz jutro. Dobra, nie ma co przedłużać. Na chillu, serio, to jest w twojej głowie, to jest zwykłe jedzenie, serio. Ej, to są chipsy, to jest zwykłe jedzenie, serio, na chillu. Totalnie na chillu. To jest... No to problem, że ja nie mogę przełknąć, bo są za suche. To możesz sobie, może troszeczkę sobie weź wody, żeby ci łatwiej to było mielić, nie? Mówisz sobie. Są ręce. Dobra, na chillu, kopie. To ludzie normalnie to jedzą. No, okej, okay, git. Na chillu, serio, to są chipsy, to są chipsy. Wiesz, że ludzie to jedzą jako chipsy. Serio, ludzie to jedzą jako chipsy w Azji. Ludzie to jedzą jako chipsy. To jest normalne jedzenie, tak. Serio. Biorą to jako chipsy i to jest chill, serio. Im to smakuje, to jest posolone. Czujesz? One są posolone. Spokojnie, spokojnie, nie myśl o tym. Zatkaj sobie nos. Ty kołcz, jaki kołcz. Zatkaj sobie nos. Nie myśl o tym. Dasz radę. To ja powinien być przeciwieństwem. Nie dasz rady, Krzysiu. Krzysiu, zwymiotuj. Krzysiu, zwróć, nie opłaca się. Dasz radę. Może dasz radę. Możliwe, że dasz radę. A ten jest tak po środku, widzę. Na chillu, serio. Ludzie to normalnie jedzą. Chłopie, dla nich to jest przysmak. Ja ci powiem, że też dla mnie to jest przysmak. Ja bym zjadł to, serio. No to dawaj, no. Nie, dobra. Jest chill. Dobra, spokojnie. To jest tylko w twojej głowie. O Jezu, garść! To jest tylko w twojej głowie. Masz radę, spokojnie. Dajesz radę, ciśniesz. O Jezus, to jest mocne, nie? Jest dobrze. Jest dobrze. O Jezus, gratulacje. Tysiaczek. Dlatego, że no niestety to troszkę cię zmusiłem. Ale jutro możesz zakręcić po raz kolejny. Wtedy będą już 2. Zastanawiam się. Dobrze, no to mikser. Jak tak bardzo chciałeś, teraz zapraszam. Ja to zjadłem? Golenie na łyso troszkę bym wolał minąć chyba. Jeszcze może gaz pieprzowy? Gaz jest git. Jeszcze burger mikser, myślisz, że to jest dla ciebie. To jest twoje Nemesis. Musisz to trafić. Jezu, jestem zesrany, ja mam zawsze takiego pecha do tego, nie? Nie, spokojnie. Jest git. Mocno! Będzie łyso. Uwaga! Wow! Dzisiaj to jeszcze się odbyło. Także mikser na 3000 dla ciebie. Jezus! Łatwo, kto następny? Ej, ale dosłownie, nie poczułem jakiś spadł kamień z serca, to jest dosłownie. Najgorsze jest to, że były dwa nawet najlepsze zadania. To jest nieznaczne znaczenie. Teraz też jest tak samo jak... 3000 dla ciebie. Czy się lżej, to 20 kilo po tym zakręceniu, naprawdę. 2000 za zakręcenie i 1000 na kole. Ej, właśnie jak coś to Krzychu, ja nie wiem, czy to ludzie jedzą jak chipsy. Jak coś to żartowałem. Coaching taki. Szczerze? W ogóle ci nie słuchałem. Motywacja to w ogóle. Myślałem, że jest to taki najważniejszy teraz tak Krzychu, pomogę ci to przetrwać, nie? Tylko dzięki tobie dał radę. No właśnie. A teraz mi mówi, że mnie słuchał. Nie spodziewałem się totalnie tego. Nie wiem, tak rzadko cokolwiek wygrywałem na odcinkach, że nie wiem jak reagować. A muszę wygram tego
od siaka, mówię, Boże Mikołaj, ty masz zawsze takiego pecha, nie rób tego. No. Jaki mindset, ja sobie myślę, nie chcę mieć fryzury kosmity przez miesiąc, a mikser, ale bym sobie wygrał tego tysiaka, nie? To jest 1 na 16, nie? Także, no lecą szybko te pieniążki, no ale dobrze, czy mamy jakiegoś tu chętnego jeszcze? Ja widzę, że Marcia, ty byś chciała bardzo. Nie pływ mi głowy, ja się nie zdecydowałem. To ja też jeszcze nie. Czyż ty zdecydowałeś już? Nie. To źle zakręcisz. Jezus. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, zapraszam serdecznie. Zobaczcie, jakie tu mamy fajne rzeczy, patrzcie, 1000 zł. Ej, ja na przykład w tym momencie wiem, że już nigdy nie pójdę do kasyna, bo jestem takim gamblerem, mnie to tak jara, że sobie zakręcę, strasznie mnie to jara. Nigdy nie wchodzę do kasyna, bo polecę na hazardzie. Uwaga! Mamy świadka! O nie! Anihilowałem to! Kuba! No zobacz, ogólnie miałem coś zaraz, było tak w ogóle, tak? Wiedziałem. A wiecie co? W ogóle się nie stresowałem. Jak coś tam byłem pewny. O kurwa macz! Serio, jak tak zakręciłem, to sobie pomyślałem, jaki ty jesteś po... Czemu to zrobiłem? Ale teraz sobie myślę, bardzo fajnie. Ej, zakręć jeszcze raz! Nie, jeszcze, ja... Szczerze? Tak mi się spodobało, że ja to będę kręcił cały czas. Zrobię tak, włoskiem sobie zrobię dotąd, a dotąd sobie ogolę, bo tutaj nie mam takich włosów, wiesz Zodzi? No, że tutaj nie mam... To co? Jeszcze raz, o Jezus, ja teraz sobie ten... A to jest kuszące, jeszcze raz mi sobie zakręcił. Dawaj, głupie! I co, skisujesz się? No, wiem, że będzie bolało, ale na przykład sobie myślę, że na przykład sportowcy też sobie golą nogi. Ja jak sobie depilowałam depilatorę was, tu jest chileks, ale tutaj z tyłu to jest masakra. Takie ludzie. Ale dobra, w tym momencie żałuję. Do tego momentu nie było. Wiem, za do tego momentu było. I co, i to pójdzie taki płat od razu, czy nie? Nie, nie. Mniejsz. Oj, bardzo współczuję się. Patrzcie, w ogóle. Co? Ale jako bardzo bogatką nóżkę teraz. Jako jasno. No troszeczkę boli, nie ukrywam, że jest taki ból, ale pod pachami boli bardziej. Żartowałem, boli bardzo. Znaczy, ja nic nie mówię, ale boli w sumie. No. A mogę sobie zdotknąć? Możesz. Ej, nie, czuję się jakby to była nie moja noga. Nie tak? Tak. Poczekaj. I stąd wygrywamy tutaj w tą stronę. Dobra. Takim jednym pociągnięciem. Dobra. Szybkim? Tak. No. 3. Ale dręczył. Ale na przykład Karol jak zrobił to... Aha, no mniej mi ją bolało, bo chyba też mniej tej było, nie? Mniej. Chcecie sobie zrobić? Dobra, chcecie sobie jeszcze szyć? No dawaj. Dobra, Patrycja, jesteś gotowy? No dobra. Teraz zaczy. I bolało? Nie, jest git. Ale z tyłu łydy są najgorsze. Tutaj gorzej, no tutaj to było najgorzej. Tutaj, no, teraz będzie chill. Nie, teraz będzie chill, bo to jest na kolanie to... No. Nie, właśnie nie. Wygląda jakby pani się uderzyła tym. Dobra, położyć się na brzuchu. Ale fajne. Ja nie czuję, żeby to była moja noga, też może dlatego, że jest podrażniony, nie? Wy pani o co chodzi? Ej, fajnie, tak sobie będę spał, będę się tak miedział cały czas, dziewczyną. Inny typ bólu, serio. Tutaj bardziej tak szczypie? Piecze, nie? No, piecze, ale... Jak mnie źle ta się patrzy, tak teraz, to tak szczerze. Tak wyglądają moje nogi, tak wyglądają moje łydeczki. Wiem jak to wygląda, bo sam z tego liłem kiedyś. Uuu, a musiał boleć, nie? No, ale zobacz sobie, możesz sobie dotknąć, zobaczyć jaka jest gładziutka. Nie mówisz, no. Ej, w ogóle nigdy nie goliłem nóg. O Boże, wyglądasz jaka sardynka. Zobaczcie sobie tutaj, dotknijcie sobie tutaj. Ja się boję cię dotknąć. Dobra, ale znajdę jednego włosa i oddajesz hajs. Tutaj, proszę. Ej, tu są włosy, mamy, ale nie, tutaj, bo tutaj się ciężko to goliło. Goliłem to chyba... Jojo Świadkiem. Jojo Świadkiem. Przez pół godziny, drugie pół sprzątałem łazienkę, ale w ogóle muszę powiedzieć tak szczerze. Jak to wygląda? Ale to strasznie śmiesznie wygląda. Ale dobra, Lalec, zanim coś powiesz. 500. 500. A, pieniążki, pieniążki. 500. Daj ten, włoski ten. I więcej. Ej, dziękuję. Zadanie wykonane, ale muszę wam powiedzieć tak. Dziewczyny,
mają przerąbane. W sensie wiadomo, że ja miałem też dłuższe włosy, ale takie golenie czy coś, też depilacja, to tak bolało. Przerąbane, także szacunek dla was kobiety, moje drogie damy. I co? Ja idę 2000, uciekam na Argentynę. Na razie. Ale fajnie, no teraz ty, Ramba, teraz ty! No! Zobaczymy, ja się zaraz będę ten. Ja czekam, czekam na moją. Ej, musisz jeszcze raz według mnie. Jak zakręcisz, to ja też kręcę. O nie, najgorzej! Mikser, ale wiem, że mikser teraz i tak jest 1000 do przodu! Bo on nawet jak wejdzie coś złego, powie nie robię, oddaje mi 2 i ma 1000, nie? Możemy... Jak... dobra, nie, no nie... Ej, fajnie, podoba mi się to, ale czuję, że... hazardzik wchodzi. Dobrze, że nie wczoraj nie robiłem łap, bo bym miał większą łapę i bym tutaj miał albo ogolenie na łysy, albo przefarbuj na rudo. Dobrze, że nie robiłem łap wczoraj, tylko wiecie, nogi miałem, nie? O, gigi. Dobra, to ja mogę zakręcić, ale ty zaraz po mnie. Okay. Kręcimy obydwoje i tak. W sensie... Naraz! Ja... Jeden w jedną, drugi w drugą. możesz pierwsza, ja mogę drugi, nie jest. Może. Tak. Nie, no bo ja nie możesz tak zrobić, żeby wiedzieć, ale ja to pussy, ale musisz. Ale ja to robię zaraz. Nie możesz, ale musisz pierwszy, serio. No, no, no. Pierwszy? Tak, nie możesz pierwszy, jak chcesz. Jest! Poszło! O, Jezus. Cóż to będzie? O nie! Serio? Już kiedyś to przeżyłam. Ja bym nie chciał dostać gazem w twarz. Szczerze to chyba wy gorzej macie, że musicie mi psiknąć w twarz. No, bo to jest no ja tego nie zrobię. Ja tego nie robię. Ty musisz. Ja wyrażam zgodę na to, żeby on to zrobił. Ty serio. To robisz. Marta ma już doświadczenie. Czułam, że to będę miała, serio. Ja bym to zrobił, ale na przykład dzisiaj by mi było ciężko, bo jeszcze bym się musiał uczyć najjutrzejszego kozy. Tak. Ale tak. Bo Marta dzisiaj wylosowała gaz wieprzowy. No to... Ja się znam. Mieliśmy gdzieś nie. Gaz podziała tak, że zaboli się na początku i będzie ci przeszkadzać, nie będziesz nic widziała gdzieś przez godzinę i później gdzieś do 3 godzin cię będą bolały oczy, nie? Dobra. Znaczy otwartych oczu nie może mieć tak. Ale właśnie, żeby też... Będziesz zdychać po prostu. No ale to też jest fan, to też jest fan. Bierzmy pod uwagę to, że... A czy to depilacja? Co strasznego, jest okej. No nie, no w sensie... Nie, no fan. No tak. Dobra, trochę będziesz się teraz kręcić. No właśnie. Dobra. Kręcisz, bujasz. Ja mam... Dobrze, bo mam beka. Dzisiaj wygrałem 1000 korona, ale to skręci. No jak na razie to... Wszyscy robią czele. Musi być coś, co trzeba nie zrobić. Pójdź to wytrzyma narwa. A to na łysą. O kurwa! Robisz co, chłopie? Robię, żaden problem, robię. Na czoletem z kibelkiem, tak? Robię, bez problemu. Nie, to karniaczek będzie. Robię. Chcesz się zamienić? I na pewno nie na szyi, ani nigdzie w miejscach bardzo widocznych. Pod okiem? Myślę, że... Pod okiem. Chcesz się ze mną zamienić? Tak. Nie. Wow. Wolę przełądziarę niż dostać gazem popiszyłem po twarzy chyba. Ja też. Serio? Serio? Ja bym gaz brał... No, to tatuaż dzieje, ja... No. Inaczej ja też bym wolał dziarę niż dostać gazę. Dziara jest bardzo... Dziara jest chillowa. Dzisiaj nie zasnę, jestem tak podekscytowany w ogóle tym pomysłem. To jest bardzo złe, to jest bardzo zły odcinek, nie? Ale jest niesamowicie fajny. Właśnie będę realizował świetny tatuaż, za który dostanę 2000 zł. I to będzie, uwaga, tutaj. Tutaj będę miał takiego penisa. Świetnie. To będzie freehand, tak? Tak, zrobimy. Leżymy po prostu i... No, ma być karniak, wtedy karniak. No, ma być karniak. Jakbyś komuś wziął zeszyt w szkole i po prostu, wiesz, otworzył na osobnej stronie, zrobił karniaka, zamknął zeszyt. Tak będzie u mnie na stopie. Mam nadzieję, że się będzie podobało chłopakom i dziewczynom. Stówka śmierdzi? Czekaj, zobaczmy. Tak mocno. Chyba nie. Aj, tak wiesz. Odkażę ją porządnie. Myślę, że coś takiego. O, to spory będzie. No. Tu będzie super, super świetne. Świetny tatuaż, moi kochani. Kolczasty. Są włoski. To co, ready? No ready, nie? Zaczynamy. Boli co, nie? Chyba mówię, że nie idzie boli. Ja wiem, jak to jest tak, jakbyś sobie na... To jest tak, jakbyś sobie rozciął stopę, nie? No. Tak jakbyś sobie wskoczył sobie do morza i rozciął sobie stopę o kamień. Ale sztos, bo gdybym miał go gdzie indziej, to planowałbym go po prostu kiedyś zakryć, nie? A że go mam tam, to na chillku. Tak go, bo powiedzmy, no nie widać, nie? A jak będzie ktoś chciał zobaczyć, no to szybko ściągnę skarpetę, ja pokażę stopę. Aaaa! Będzie git, nie? No dobrze. Nie, bo mu te zarabiają. Szybki penis, moi kochani, na stopie. Czekaj, bo nie łapię od tam. Ale szczypie, strasznie. Ale masz brudę, jak aaaa, szczypie.
O, strasznie szybko. Czuję, od razu ci to zakleję. To tak jakbyś, wiesz, zasnął na melanżu. Chłopie, wiedziałem, jak ci ktoś pędzi na stopie, nie? Wstajesz, mówisz, o! No, wygląda to jak taki imprezowy żart troszkę. Pokaż. Ale to jest... Chujowa dziara. A! Pokaż, no, to jeszcze raz, jeszcze raz. Mały nie boli. Ale, to, ale fajnie, bo z takimi detalami, nie? Dobra, czy ktoś jeszcze chce zakręcić? Michael, czemu nie kręcisz? No musi to zakręcić, co? Ale Michael, ja ci powiem, ja przy moim szczęściu... Ale nie ma czegoś takiego jak szczęście. Właśnie, jak... Nie ma czegoś takiego jak szczęście. Nie, nie ma czegoś takiego jak szczęście. Nie, myśleli, będę 2000 plecy, wiem. Ja wstało w ogóle! Od razu nie robię! Na 62%, że będzie git! Nie będzie git! Ej, dobra, pytanie. Gaz typsowy młody. Typsowy. To dostajecie w dwójkę, będziecie siedzieć koło siebie. Robisz? Dostałem no, kiedyś. No mówisz, że robił. Co, Majka, cieszysz się? Widzisz? Ale ma spoconą łapę! Ale ma spoconą łapę! Ale Majek, było tak! Było tak! Było tak. Tak. Jezu, ja im współczuję. Ej, serio, olejcie ten challenge. Nie ma szans. Nie ma szans. Zniżkę. Możecie mi dać tylko 1000 zł, w sensie jedna osoba. Nie ma możliwości. Nie dwa. Nie. 1000? Mike, dajesz mi 1000 i nie robisz. Bo my jest was... Nie robię? No. Ale lepiej mieć 2k na plusie niż minus 1 na minusie. Maci, serio, ale... zrezygnujcie z tego, bo to nie jest Maci, fajne. No. Od razu mnie musisz zaprowadzić. Ej, nie podoba mi się to w ogóle. Ej, dobra, jeszcze ostatnia szansa. Możecie zrezygnować. Nie ma szans. Marcysia, weź, nie rób tego. Marcysia, nie rób tego. Nie. Dobra, jest Marcycia, drugi k***a. Nie wiem, gdzie masz rękę. Gorszy, bo to... To cały czas działa, nie? To w ogóle... Po prostu nie ustępuje, to cały czas... Cały czas czujesz to samo. Ej, wpłynęło mi to tak powoli do oka, czułam. No to, to był głupi pomysł. Mam cały zimno. Papierowe. Dawaj Mariola, nie pukaj! Mamy twardło, dawaj! Ale piecie strasznie, coraz gorzej jest. Jest mi przykro, musiałem wykonać egzekucję, musiałem popsikać no, tak, dlatego... moją dziewczynę i mi Majka. No i będę ludzie po nas prawdę karłackę. Znajdziecie to jadą w komentarzach. Ej, tak szczerze, piecze mnie w buzie, ale... To ale jest nic, co nie? Marcy się opłacało nie, się najgorsze jest oko, w sensie... Ale opłacało się to zrobić, skóra jest w porządku, buzia ja bym na przykład teraz wolał to... Cicho, Majker, mówię! Pieczy mnie buzia, ale buzia jest do wytrzymania, ale oko jest nie do wytrzymania, tak, serio. Nie młode. Będzie dobrze. Pokaż, Majker, się. Jest git, jest git. Dobra, drugi raz nie wiem, żebym się zgodziła. Jest. Gdybym miała gwarancję, że mi to nie trafi w oko, to okej, okay, bo parzy mnie w skórę, ale to jest do zniesienia, serio, na ustach, na szyi, to jest do zdzierżenia po prostu, ale to oko to jest katastrofa. Czy drugi nie raz by się nie zgrywa? No nie. Ale się jak się glaca świeci. Majek już ma otwarte oczy, nie? Ale Majek ma oko takie czerwone, jakby dostał gonga. No. Ja nie odchodzę. No to spłynęło, jak zmywałeś i... To mi tak spłynęło jeszcze do twarzy. Ja też bym przyjął gaz do twarzy. Ja bym przyjął, bo ja nigdy nie dostałem. Ja bym chciał samego faktu z testowania, nie? Tak, z ciekawości. Zaraz zalesiony, nie róbcie tego w domu. Słuchajcie, nie róbcie takich rzeczy nigdy. Chyba, że jesteście dorośli, nagrywacie filmy na YouTubie. I na dole stoi... Koło fortuny. I nie, no na dole stoi zastęp karetki. Karetka, jakby Marcin się bardzo bolało, to oczywiście mamy zabezpieczenie, że w jednej chwili po prostu jej to wszystko ciągamy, nie Marcysia? Tak. Ej, mam wrażenie, że jest wam mnie tak żal. Przez to, że jestem dziewczyną. Mi jest strasznie żal. Ale nie powinno. Widać taki pasek, gdzie dostałeś, tu i tu ci spłynęło. I oko, oko, oko. No. O, otwierasz jedno. No, jest na razie. Dobra, muszę jeszcze trzymać. Chwilę. Moi drodzy, szybka lekcja. Unikajcie gazu i nie psikajcie nikomu gazem. Marcysia miała zamknięte oczy, a i tak umiera już pół godziny. Dobra. Ale tak. Wow! Lepiej niż Mike. O Boże. Jednak mi to oko boli. No, to muszę zjąć. Ale no, to jest ten. Czerwone jest spuchnięte. No. Spuchnięte oko. No, od dołu. Zobacz. Od dołu, no. I od góry też. Jakbym płakała przez no. Prawda. Co tu się działo? Mocny materiał. Wyglądałam średnio ciekawie, ale... Wygląda jak maska. No. Bo mi się tak zważył od wody podkład. A, jeszcze, Jezu, patrz, ale teraz to widać jak... Bo mi zszedł podkład tu.
bo wytarłam go. Tak, masz czerwone. No, dlatego teraz widzicie dopiero, jak mam czerwone, tak naprawdę, no. Nie? Czekaj, policzymy jeszcze. 5, 5, 5 i 5. 2000. Dziękuję bardzo. Opłacało się, żeby ci strzelił w oko. Tak, opłacało się. A poza tym gazem pieprzowym. Ale jak się czujesz, bo już dwa dni w sumie pojazd, nie? Jest git. Serio. Nie widzę nawet tak, teraz stwierdzam, że mogłabym to powtórzyć. Tak? Tak. Na darmo. Jednak tak. No dobrze. Chwilkę poumierałam, ale... Patrz, za 200. Jest git. O nie. Za 100. Dobra. To za 3. Dobra, ja się zdecydowałem na wzięcie udziału również. Namawialiśmy cię. I będzie to polegało na tym, że wy... Właśnie, kto? Ja. Podnosimy ręce. Ktoś jeszcze brał udział? 4 osoby się składają. Ktoś jeszcze? My się możemy skłożyć. Dla mnie też żaden. Mike, składasz się? Dawaj. Bo ja biorę udział, teraz składamy się na moją ewentualną wygraną. Albo przegraną. Jak wylosuje coś, co nie chce robić, to nam daje pieniądze. A jak coś, no to robi challenge. I mimo... 6 osób. Nie, 5 osób się składa. No, Marcinie. Marcinie. 5 osób się składa? No to na cinku. No, 5 osób. Chłopie, to... Dawaj. Nie patrz, zrób tak jak ja, stań sobie tutaj i my reagujemy. Ej, Jezu, jest strasznie. Ej, jestem pewien, że ja będę tą osobą, która wylosuje coś, czego nie może zrobić. Ale stres jest taki. 1000. Mogłeś to zrobić, czy nie? Coś mocnego. Mógł. Żywa larwa, robię. Żywą larwę, robię. Nie, fajnie trzeba. Ale się cieszę! Jezu, cieszę, że to jest ta żywa larwa! Ale chłopie, wiesz jak ja tutaj liczyłem, że będzie jakieś tutaj, o! To strasznie. Tak. Jestem zniesmaczona, fuu, wiecie, bym tego nie zrobiła. Witam serdecznie, moi drodzy. W dzisiejszym tutaj kulinarnym odcinku będziemy jeść sobie takie oto drewniaki. Są takiej wielkości. Pięknie sobie pełzną i jeden z nich zostanie skonsumowany przeze mnie. Zapraszam w takim razie do kuchni, bo znaczy do salonu, to jest lepszy świat. Dobrze, wybierzmy sobie może tutaj jakiegoś jednego przyjemniaczka. Jakiegoś największego oczywiście biorę. Dawaj największego, chłopie. Dobra. Ten jest duży. Szczerze? Ja bym go nawet nie dotknął. Ten, nie? No, ten jest git. Ja bym go nie dotknął, co dopiero zjeść. A! Ty tam chcesz to zjeść? Ej, ale według mnie, dobra no. Według mnie Krzychu na przykład, że... Właśnie, to jest w sumie... O Jezus. To jest... Dobra, zostałem... Zostałem uprzedzony, że można zjeść takiego robaka. Natomiast... Jezu. Ej, to jest straszne. Natomiast trzeba koniecznie odgryźć mu głowę jako pierwszą, dlatego że mógłby przeżyć nawet w kwasie żołądkowym jakimś cudem i spenetrować mi wnętrzności, czego nie chcemy. Musisz go mocno pogryźć, co? Hu. Wiesz co? Karol, to co? Może dasz po 400 i koniec, nie? Uważam, że to jest dosyć trudne zdanie. Wydawało mi się, że będzie łatwiej. O, mam nogi, chłopie. Nogi. Martin, jak jest? Nie. Ja bym dał dwa. Strasznie się wbije i to jest najgorsze w nim. A te nogi też są takie drapiące, nie? Z góry jest chill, a z dołu jest ten. No Karol, jak tam? Chłopie, Karol. Rzucamy jedzenie. Ej, kurde, przecież to jest trochę łatwiejsze. Dobra, szczerze myślałem, że one będą mniejsze, bo ja jak je widziałem w sklepie, to były takie. Ale ten urósł, ale szczerze, lecz byłby większy, który się mniej rusza. Ale masz szczękoczułki. Ale masz szczękoczułki. Próbuję mnie podgryźć, próbuję mnie tutaj... On mnie zjeść, ale to się tak nie skończy. Na razie muszę się przyzwyczaić. A! O kurde, chłopie, ugryź mnie! Jezu! Wszyscy uciekli! O nie! Ała, no kurde, no nie wbijaj mi się tak! Ugryźcie? Tak. Co częściej. Według mnie możesz się jeszcze wycofać, Karol, i wszystko jest w porządku. Nikt nie będzie się z ciebie śmiał. Jem robala. Dawaj, Bela, spodoba ci się to. Dawaj, Bela, spodoba ci się to. Ja masz widownię, chłopie, nie? Przyszło 10 osób, tak? Dobra. Kurde, no patrz jak się wbija. Skurczybyku, ty. Wrzuć go po prostu. Co, tak mnie tutaj gryziesz? Tak? Nie ma rady. No to zostaw, no. Chłopie, kameleon jest lepszym bykiem od ciebie. Kameleon by go, chłopie, w trymigach wciął, nie? Dzianowisz? Werka?
Panie, co? Chyba że nie da rady, nie? Nigdy w życiu bym tego nie zjadła. Myślę, że nikt tutaj też nie dał rady. Chciałbym, żeby ktoś z was miał ten challenge kiedyś. Jest naprawdę bardzo ciekawy. A jak bardzo. Chcesz, żeby ktoś z nas miał ten challenge i zrobił go w 3 sekundy, chłopie. No, po prostu. Dobra. Ja. Wydaje mi się, że tak najlepiej to zrobić, serio. Bo w tym momencie w twojej głowie ten robot jest tak, że tak po prostu wziąć i tak, no dobra. Emocje! Może tak rozpierdolę! Ale to nie poczuć smaku! No! Chcesz jasno na przegryzkę? Jak już popiesz, to ci dam wodę! Pokaż! Pokaż na języczku, jak wygląda! Ale jest okropny! Jest obrzydliwy! Jest taki niedobry! Ale mocno go pogryź! Mocno go pogryź, zanim go połkniesz, nie? Żeby tak rzeczywiście będzie go tak pociechaj na 100 tysięcy części, nie? O nie! Ale jest niedobry. Lepsze są te? Suszone? Ale teraz masz taki szacun, nie? Szacun mi nie odzależy od Barta. No, jest dobrze. A zobaczysz? No powiedz. Jest tutaj, no. Jest pociechane, na 100% nie żyje. No. Ej, to było obrzydliwe, to był challenge. To był najtrudniejszy challenge, jaki zrobiłem w życiu. Ej, serio, to najtrudniejszy challenge, jaki zrobiłem w życiu, chłopie. Czekaj, Karol, bardzo zasłużone, szacunek od całej ekipy, od Majka i Miksera też. Nie Miksera, tylko od Majka, kogo nie ma? Nie, tylko Majka nie ma. Tylko Majka teraz, tylko Majka. Musimy już coś brać. Ej, serio, czuję, boli mnie brzuch. Jak to smakowało? Jest jakiś smak, do którego to można przyrównać? Tak, jak tych robaków. Ile jest? Jak tych, nie wiem, policz. Smakowały jak te robaki, tylko tak wyraźniej. One mają taki przygaszony ten smak. Tak 10 razy słabiej smakują. Tak jakbyś miał, wiesz, na przykład Tabasco bierzesz, a tu bierzesz da bombę, nie? Rozumiesz? 2000? Nie, jeszcze jedna stówa. Ej, jesteście pewni, że dajesz się po 400? Jadłem 4. No to daj za mnie. Dobra. Jadłem 4. 2. Jest git i chłopie zasłużone. Zasłużone. Nie ma ich. Odbiłem się. Ej, to było mega ciężkie. Serio, to było mega ciężkie. Czekam, aż ktoś będzie miał ten challenge, nie? Znaczy, ja jak będę miał drugim razem, to robię już tak, nie? Podrzucone zjedzone, co? Ale była walka. Serio, to nie było tak, że... Na początku sobie myślę, ale coś poprankuję, coś tak powiem, że... Ale ciężko, nie? Ale jak go chciałem podnieść, on się by tak wbił, to ja mówię, nie. Nie wiedziałem, że on będzie aż tak się bił. Ale 2000 wpadło, jest git. Dobra, młody, bo tobie jeszcze nie dawałem. No, świeże sianko. 2000 za challenge. Dziękuję bardzo, a ja tu... A my... Tak, już daliśmy i jadę, także możesz mi dać. Także musisz jemu dać 400. Tak. No. Proszę bardzo, dziękuję bardzo za zaproszenie. To za mój challenge. Zaproszenie mnie do odcinka. Proszę bardzo, także moi drodzy, subskrybujcie kanał, czerwony przycisk na moim paluchu i musimy zrobić koniecznie dużo trudniejsze koło fortuny. Nie zostawiajcie łapek w górę. Nie zostawiajcie łapek w górę. Koniecznie, widzimy się jutro i wzywa w górę, zdrowia, trzymajcie się, ma!